Witam w Jeleniej Górze. Prawie w domu, jak u siebie, tyle lat się znamy, ale to pozwolicie w drugiej części naszego spotkania, bo nie mogę sobie odmówić i kilku wspomnień i kilku życzeń. Ale chcę powiedzieć o tym, jak ważne są te wybory, bo to już przecież za trzy tygodnie będziemy przy wyborczych urnach i będziemy decydować, w którą stronę pójdzie nasza ojczyzna. Jakiego wyboru dokonamy, jakiego wyboru dokona Polska, w jakim kraju, w jakim państwie będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki, jaka będzie przyszłość Polski. I to jest bardzo ważny wybór, nasz wybór. I teraz wiemy, że chodzi o wszystko, że będziemy decydować, czy w Polsce będzie normalna zachodnia demokracja, czy będziemy żyli w kraju praworządnym, demokratycznym, ważnym, podmiotowym członku Unii Europejskiej, czy tak jak dzisiaj w państwie, które jest szarpane przez PiS i akolitów, tych, którzy wyrywają sobie i targają suknem Rzeczpospolitej, kłócą się o spółki Skarbu Państwa, o apanaże, kłócą się jak Pisiewicze z Misiewiczami. I zrobimy wszystko, żeby ten wybór był jasny, żeby był klarowny i żeby Polacy wybrali tak, jak powinni wybrać. Żeby wybrali demokrację, praworządność, dumną Polskę w Unii Europejskiej. I będą wybierać też, i ten wybór będzie absolutnie strategiczny. Czy Polska będzie krajem dla wszystkich ludzi, bez wyjątku, którzy chcą tutaj mieszkać, którzy czują się Polakami i patriotami, którzy szukają tego, co wspólne. Czy Polska ma być krajem tak, jak chcą politycy PiS, wykluczającym, agresywnym, opartym na złych emocjach. My zawsze będziemy mówić: Polska uśmiechnięta, Polska radosna, Polska obywatelska, Polska dumna ze swoich osiągnięć i Polska przyszłości. To jest nasza Polska. Ale chcę powiedzieć i odnieść się, ponieważ kampania ma swój tryb, ale chcę odnieść się do tego, co wczoraj wszyscy widzieliśmy, cała Polska widziała w reportażu superwizjera, w reportażu o Szefieniku, o jego gospodarczych, biznesowych osiągnięciach, o jego relacjach, o tym wszystkim, co jak w soczewce pokazuje, czym jest dzisiaj państwo PiS. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co wczoraj widzieliśmy, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS. I zrobimy wszystko, żeby 13 października Polacy wiedzieli, że to jest ich wybór, żeby z taką patologią, z takimi powiązaniami, z takim typem państwa PiS absolutnie skończyć. I zrobimy wszystko, żeby Polacy wiedzieli, że ten wybór należy do nich. Że to oni w wyborczym długopisie, na karcie wyborczej będą decydować, czy akceptują, że ten, który ma być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo instytucji państwa, za transparentność, przejrzystość, za przyzwoitość i uczciwość, robi interesy z tymi, którzy mają powiązania, jak widzieliśmy wczoraj, z układami mafijnymi. Czy to jest tak, czy to jest normalne, że były szef Krajowej Administracji Skarbowej, były minister finansów, obecny szef NIK, ma kłopoty z oświadczeniem majątkowym, jest oskarżany czy obwiniany o nepotyzm, a jego oświadczenie majątkowe bada CBA już czwarty rok.
Czy to jest normalne, że ten człowiek awansuje i jest odpowiedzialny za tak ważne rzeczy? Nie, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Tak jak nie jest normalne, że szefem czy dyrektorem kurnika zostaje lis. Bo to jest dzisiaj ta historia. To jest historia o osobie, która tak bardzo zaangażowana w niejasne, nieprzejrzyste interesy. Dzisiaj zostaje szefem NIK, a ci, którzy go wskazują, Kaczyński i Morawiecki, razem z całym rządem, razem z koordynatorem do spraw służb, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, oni wszyscy mu gratulują. To jest ich człowiek w ważnym miejscu, który jest odpowiedzialny za tę patologię, który musi to udowodnić, ale przed udowodnieniem, że nie jest za patologię odpowiedzialny, musi zrezygnować ze swojego stanowiska. Natychmiast. Jeżeli nie będzie tej dymisji, o którą będziemy się dopominać codziennie do końca kampanii wyborczej, a ja także po niej, jeżeli jej nie będzie, to znaczy, że PiS, Kaczyński i Morawiecki mają wiele do ukrycia. Jeżeli mianują taką osobę na szefa Najwyższej Izby Kontroli, to znaczy, że są częścią tego patologicznego i mafijnego układu. I z tym układem skończymy 13 października. Możemy mówić, że kampania, obietnice, propozycje, to wszystko, o czym mówiono, omówili nasi oponenci w Katowicach. Pytają mnie dziennikarze, jak oceniacie te propozycje, które składa premier. Ale czy to jest ważne? Czy to jest istotne? Przecież te propozycje za chwilę będą inne. Przecież to jest jedna wielka bajka, ściema i opowieść PiS. Obietnice, obietnice, obietnice. A podatki będą wzrastać. Będą nazywane opłatami emisyjnymi. Ale podatki wzrastają i to jest polityka rząd PiS. Tak jest i będzie. Więc mówię, cokolwiek, czegokolwiek nie obiecają. Będą mieli dzisiaj usta pełne frazesów, obietnic, otwartości. Będą się uśmiechać. A po 13 października, jeżeli nie daj Boże wygrają, będzie tak samo. Zaciśnięte zęby, niechęć, nienawiść i odsuwanie tych, którzy nie są tacy jak oni. My nie chcemy państwa PiS. My chcemy otwartej, obywatelskiej Polski. Takiej, w której wszyscy będziemy się mogli zmieścić i będziemy chcieli tutaj żyć, chcieli tutaj mieszkać. I będziemy z tego dumni. Tak jak jesteśmy dumni z tego, że dzisiaj jesteśmy w Jeleniej Górze. Mieście, które jest tak symboliczne. Mieście symbolicznym, w którym miałem zaszczyt i wielką przyjemność być parlamentarzystą przez 10 lat i które tak przyjęło mnie jak swojego. I cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być i mówić do was, jak ważne są te wybory i jak ważną macie drużynę jutra, na którą będziecie głosować. Jestem dumny, że mogliśmy taką drużynę zbudować i mieszkańcom Jeleniej Góry, całej Kotliny, całemu okręgowi wyborczemu, pierwszemu okręgowi, dajemy najlepszych ludzi. I to są, Piotr Borys jest jedynką, dobrą duszą i duchem Platformy Obywatelskiej. I będzie świetnie tę drużynę prowadzi i ta energia, którą ma, nie zatrzyma was przy najlepszym wyniku i przy zwycięstwie tutaj. Ale numer dwa to Zofia Czernow, nasza przyjaciółka, koleżanka. Koleżanka, parlamentarzystka wielu kadencji, zawsze w pierwszej linii, zawsze w Komisji Finansów na najtrudniejszych projektach, w debatach budżetowych i wszystkich tych, które dotyczą ważnych rzeczy. Zawsze jest. I Zosiu, będziesz przez 4 lata, czekamy na ciebie, trzymam kciuki za twój wybór.
Jest trzecia, na trzecim miejscu Iwona, jest Robert Kropiwnicki z Legnicy. To nie jest tak daleko, bo droga jest piękna, o czym wszyscy wiemy. Robert Kropiwnicki, który tak bardzo walczy o sprawy zasadnicze i w komisji reprywatyzacyjnej daje świadectwo prawdzie, nie pozwala krzywdzić i łamać prawa. Jest zasadniczy i jestem przekonany, że będzie dobrze realizował swój mandat w następnej kadencji. Jest na czwartym miejscu Iwona Krawczyk, marszałek z niedalekiej Kamiennej Góry, ale przecież stąd. Jest marszałkiem z wielkim samorządowym doświadczeniem, ale bardzo dobrze zaangażowana w sprawy poselskie, w budowanie tej dobrej reprezentacji. Tam w parlamencie, w Sejmie, przy Wiejskiej. Dobrze reprezentuje ważne miejsce i ważną Kamienną Górę. Trzymam kciuki, Iwona, za twój wybór. Jest Ewa Drozd, którą od lat jesteśmy w parlamencie, z Głogowa, na piątym miejscu i też wierzę, że walcząc tak bardzo twardo... No właśnie, to było niezaplanowane. Ale ważne, że walczy o te najważniejsze sprawy dla Zagłębia Miedziowego, z podatkiem miedziowym, bardzo twardo i zasadniczo. Będziemy, Ewa, w tym dziele cię wspierać. I wreszcie senatorowie. Tu wszystko zaczyna się od pierwszej pozycji. Trzech kandydatów, dwóch kandydatów i jedna kandydatka i dwóch kandydatów, żeby być precyzyjnym. Ale numer, tutaj jesteśmy w Jeleniej Górze, więc chciałbym parę słów powiedzieć o Jerzym Pokoju, o sobie instytucji. Jerzy Pokój, zawsze o tym mówię, zawsze zaczynam, także Jerzy, wybacz, że dopiero pod koniec swojego wystąpienia, ale zawsze jak jestem tu i to wiem, jak ważny jest Jerzy, jego zaangażowanie, serce i duszę, którą oddał tej części Dolnego Śląska, Jeleniej Górze, Karpaczowi, Ścięgnom, tym wszystkim pięknym miejscom i cieszę się, że będziesz w Senacie, bo tam jesteś potrzebny. Jest Legnickie, okręg Legnicki, jest Elżbieta Stępień, bardzo twardy parlamentarzysta, zaangażowany, waleczny. Wierzę, że w trudnym miejscu przyniesie dobry wynik i stanie i będzie częścią, dobrą, najlepszą reprezentacją Legnickiego, tego okręgu w Senacie. Trzymam kciuki. I wreszcie ostatni będą pierwszymi, a on wie najwięcej o tym, jak być pierwszym. Władysław Kozakiewicz, to jest nasz kandydat. Władysław Kozakiewicz wszystkich nas uczył, jak wygrywać. Nie tylko w Moskwie, ale w Moskwie szczególnie. Oczywiście wszyscy to pamiętamy. Jak ważne jest to, żebyśmy mieli twardość, charakter, byli konsekwentni i cierpliwi, ale mieli czasami też takie przekonanie, że przychodzi czas, że tym, którzy są po złej stronie, trzeba pokazać gest Kozakiewicza. I zrobimy to 13 października. Wszystkiego dobrego.